Dla mnie miłość to jest przede wszystkim przyjaźń plus coś więcej. To jest ciężko wyrazić słowami, bo to jest w sercu. Łatwiej jest jej doznawać, ją przeżywać, jak o niej opowiadać. To jest także poświęcenie, to jest także oddanie, to jest wiele różnych unikalnych wartości. Cokolwiek byśmy nie czynili, to dla naszych przyszłych wnuków. Miłość jest jak to pożywienie dla umysłu, dla ciała, dla duszy. Jeśli nie czujemy miłości u drugiej osoby, jeśli jej nie okazujemy innym, życie ludzkie nie ma sensu. Bez miłości nie ma życia. Po prostu to jest też taki cel w życiu, prawda? Jest darem bezcennym, jest zjawiskiem. Nadaje sens życiu. Wszyscy wkoło mi mówili, że kochanie dziecka, zwłaszcza w tak wczesnym etapie, przez ojca jest na tyle nierozwinięte, na tyle niedojrzałe, że praktycznie to nie istnieje. Od momentu, w którym towarzyszyłem Basi na twoich narodzinach, od momentu, w którym usłyszałem twój krzyk, odcinałem ci pępowinę, to już wtedy narodziła się relacja, którą rozwijamy każdego dnia. Więc nie spodziewaj się definicji, spodziewaj się tego, że to jest po prostu chmura emocji. Tak, emocji. Chemii i zdecydowanie przyjaźni dla nas. Wierze tak naprawdę jest ogromna siła. Ja myślę, że każdy wiarę odbiera i traktuje na swój sposób. Oczywiście. Dla mnie miarą wiary to jest coś takiego, żeby kochać człowieka, wszystkich ludzi, w sensie takim, żeby nikogo nie skrzywić, żeby nikt przeze mnie nie płakał. Dla mnie wiara jest też pewną tradycją, tak, przekazywaną z pokoleń na pokolenia. Jeżeli wierzę, czuję się spokojniejsza. Podtrzymuje nas na duchu, nas umacnia. Więc to jest nieodzowny element życia. Na tym polega człowieczeństwo. Jedni mówią, że Bóg jest wszędzie, drudzy mówią, że Bóg jest tylko w Kościele, ale zawsze ten Bóg jednak istnieje, prawda? Jest to pewnego rodzaju siła, oparcie, które pomogą ci przezwyciężyć rzeczy,
i problemy, które na pierwszy rzut oka bez tej wiary byłyby po prostu nie do wykonania, nie do rozwiązania, bez metaforycznej, dodatkowej, magicznej siły, która jest w środku, w tobie tutaj. Czy mniej wierzymy, czy więcej wierzymy, ale zazwyczaj tak jest, że jeżeli coś złego się dzieje, to jednak chwytamy. Chwytamy, modlimy się i to nam pomaga. Kiedy masz sytuacje gorsze, słabsze, kiedy nie widzisz rozwiązania, kiedy łapie cię kryzys, kiedy ktoś zapada w chorobę, to często sięgamy do różnych typów wiar, a ja ci, synu, gorąco polecam, żebyś zawsze sięgał do wiary, która jest w tobie. Niezależnie od tego, czy mówimy o wierze w Boga, czy mówimy o wierze w samego siebie. Szymonku, przede wszystkim bardzo Ciebie kochamy. Nasza miłość jest nieograniczona, jest wielka do Ciebie. Coś wspaniałego się wydarzyło, od kiedy pojawiłaś się na świecie i tak jakby moje serce jeszcze szybciej zaczęło bić. I moje życie też nabrało więcej sensu. Ty nawet nie masz pojęcia, ile wniosłeś radości, miłości, już mi łezki aż... Przepraszam, ale tak pokochaliśmy Ciebie, że po prostu aż moje serduszko rozrywa. No. Teraz ja się rozkleiłem. No właśnie. Dziękuję za rozpalenie tego żaru miłości, zupełnie innego, zupełnie nowego. I będziemy się starać, żeby Tobie żyło się dobrze na świecie, żebyś czuł miłość. Będziemy Ciebie, Szymon, wspierać, dopóki nam starczy sił do kresu naszego życia i naszych możliwości. Kochamy Cię, Szymon. Chciałbym Ci poradzić, synu, żebyś nie wstydził się tego, kim będziesz na każdym etapie swojego życia. Nie wstydził się orientacji, nie wstydził się wiary, nie wstydził się zawodu, nie wstydził się miłości. Niezależnie od tego, jakie kroki, z kim podejmiesz, z naszej strony na pewno możesz liczyć na szacunek, akceptację i wsparcie. Dokładnie.